także wypadki, nie wypadki. Tutaj mówimy o bezdechu dzisiaj, proszę Państwa. Zaskakuje, że w zespole jest rzecznik dyscyplinarnym sądów powszechnych. Dyscyplinarny sądów powszechnych i jego zastępcy, którzy decydują o tym, czy sędziowie mają mieć dyscyplinarki, czy też nie. Bo z jednej strony mają sami podejmować decyzje w tym zakresie, a z drugiej mieliby doradzać ministrowi, jakie ma podejmować czynności w sprawie dyscyplinarek. Ziobro sędzią nad sędziami. A minister ma dużo uprawnień w tym zakresie, które dodała mu uchwalona przez PiS nowelizacja ustawy o ustroju sądów. Ma ono prawo m.in. do składania wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i składania odwołania, jeśli sprawa z jego wniosku została umorzona. Minister może też złożyć wniosek do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, które może zmienić się w dyscyplinarkę, jeśli rzecznik takie postępowanie umorzy, to minister może złożyć skuteczny sprzeciw do każdej takiej sprawy, który skutkuje obowiązkiem wszczęcia dyscyplinarki i uwzględnieniem wskazówek ministra co do dalszego toku postępowania. To uprawnienie ministra jest bardzo ważne, bo jak ujawniliśmy w Oko Press, rzecznik dyscyplinarny już zaczyna wszczynać postępowania wyjaśniające wobec sędziów, którzy uznani są z obrony niezależności sądów. Takie postępowanie mają za krytykę w mediach Nowej KRS sędziowie Bartłomiej Przymusiński i Igor Tuleja. Że uwaga na tych dwóch podejrzane typy. Przez tutaj także sędziowie bronią Tulei i Przymusińskiego, którym grożą dyscyplinarki za krytykę KRS. Mieliśmy pacjenta, który zasnął podczas pracy na przypile tarczowej. Nie będę mówiła o konsekwencjach, jakie się wydarzyły. Słyszymy kilkakrotnie informacje, że autobus wiodący dzieci zjechał i kierowca zasnął, prawda? Te wypadki drogowe, o czym wiemy. To mówimy nie tylko o kierowcach, ale dotyczy to wszystkich zawodów pracy na wysokości, wszystkich zawodów, które są związane z koncentracją. Jakie to ważne. Praca jakaś tam na taśmie, wszędzie, gdzie są urządzenia, maszyny. To jest bardzo, bardzo niebezpieczna choroba, która nie pozwoli na wykonywanie tych czynności. Albo po prostu doprowadzi to do jakichś tragicznych skutków. Więc to jest, myślę, że bardzo słusznie ten temat tego dzisiejszego spotkania, podstępny bezdech, bo on jest właśnie taki bardzo podstępny, że od tego takiego śmiesznego chrapania, jak Państwo widzicie, dochodzimy do poważnej, zagrażającej życiu, chorobie samej osoby, jak również możliwej nawet innym. Więc to jest poważna choroba, która powinna być leczona. Zanim człowiek się zorientuje, że coś jest nie w porządku i poprosi lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie do specjalisty na badanie specjalistyczne, no to musi najpierw wiedzieć, w którym kierunku ma iść. Tak, to jest bardzo ważne. To znaczy, są różnego rodzaju kwestionariusze, są skale senności, z którymi my się posługujemy, ale bardzo ważna jest tutaj zebranie wywiadu. Jest bardzo trudne, jeżeli zbieramy wywiad tylko od osoby, która przychodzi do nas, jest chora. Bo musimy zebrać wywiad osoby, która śpi obok. Więc jeżeli jest mąż chory, to przychodzi żona z mężem i mówi, co się dzieje w czasie snu. I odwrotnie, kiedy żona choruje, mąż relacjonuje. I ten wywiad jest wtedy taki pełny. Tak to powinno wyglądać. Czyli wywiad od żony, od najbliższych. Są też takie badania, które czasami wykonywane są podczas diagnostyki zaburzeń rytmu serca, na przykład badanie Holtera, czynności serca. I podczas tego badania lekarz kardiolog już może zauważyć, że dochodzi do przyspieszenia i zwolnienia czynności serca. I to jest również objaw bezdechu, ale to przyspieszenie i zwolnienie występuje tylko w czasie snu. W ciągu dnia go nie ma. I jeżeli tak się pojawia,
to jest to też jak gdyby kierunek, że już się coś może dziać i mogą być zaburzenia oddychania w czasie snu, a przyspieszenie i zwolnienie czynności serca pojawia się po każdym bezdechu. To znaczy organizm człowieka automatycznie, niezależnie od jego woli, reaguje na zagrożenie, że nie oddycham, to znaczy umieram, więc muszę coś zrobić, żeby uruchomić to oddychanie, tak. I to jest sekwencja jest właśnie taka. Dochodzi do zamknięcia górnych dróg oddechowych, do spadku poziomu tlenu, do wybudzenia, przebudzenia tego krótkiego, prawda? Jednocześnie po bezdechu dochodzi do spadek poziomu tlenu, dochodzi do przyspieszenia i zwolnienia czynności serca. Także to naprawdę dramatycznie wygląda. My widzimy ten obraz podczas właśnie badania diagnostycznego, bo przechodzimy właśnie do tej części, która pozwala nam diagnozować pacjenta. Tak, badanie polisomnograficzne, ale pierwsze, żeby w ogóle człowiek wiedział, że coś takiego w tym kierunku ma się udać, no to w tym przypadku małżonek, który widzi, znaczy słyszy chrapanie, chrapanie i zwrócić uwagę. Tak, ale to chrapanie jest głośne i nieregularne. I nagle przerwa. Są przerwy. I teraz właśnie jak jest przerwa, to trzeba zwrócić uwagę, jak długo jest ta przerwa, a potem jest nagle głośne chrapnięcie. Głośne chrapnięcie, nabranie powietrza, jakby człowiek spod wody, że tak powiem, się wydostawał przy braku oddychania. Bywają również jakieś nieskoordynowane ruchy, powiedzmy, ciała, ale prawdopodobnie też. Osoby śpią bardzo niespokojnie. Gdyby zobaczyć takie łóżko, to ono jest wielokrotnie przekręcone. To prześcieradło jest, czasami zdarza się, albo lampa jakaś leży na z boku, bo to jest ten sen, jest zwiększona ruch. Aktywność. No człowiek umiera, więc się ratuje, organizm zaczyna walczyć. Więc tu jest pierwsza uwaga do współmałżonka. Oczywiście to jest różnie nasilone, nie od razu musimy mówić o tych takich skrajnych przypadkach, ale głównie jest to chrapanie głośne, nieregularne i przerwy. Z przerwami. I jak te przerwy są, no to skierowanie. Pojawia się głośne chrapanie i jeszcze jest ważne, że ta osoba jest zmęczona, czuje zmęczenie. Niewyspanie. W ciągu dnia. To jest systematyczne, bo to nie jest przecież jeden dzień, tylko to są tygodnie, lata. Niektórzy nie mówią o senności, albo mówią, nie, jak jestem, tak widzę taki dobry film, albo mam świetną książkę, to nie potrafię, czasami nie zasypiam, ale czuję się bardzo zmęczony. I badam sobie poziom cukru, bo może to mam cukrzycę. To jest jeden z najczęstszych, a to nic. I teraz jeszcze jest jedna rzecz, jak wykonujemy badanie. Też mam takie spostrzeżenia, że zdarzają się takie osoby, które przychodzą do nas już po bardzo szerokiej diagnostyce, na przykład hematologicznej, bo miały bardzo wysoki poziom hemoglobiny i są diagnozowane w kierunku czerwienicy, zaburzeń hematologicznych, bo jest bardzo wysoka hemoglobina, jest wysoki hematokryt. A to najczęściej w tej sytuacji, raczej częściej, jest przyczyną, jest bezdech. Skąd to się bierze? Dlaczego? Bo spadek poziomu tlenu, tak jak wspominałam, powtarza się. Czyli powtarzające się wielokrotnie w czasie snu niedotlenienie powoduje zwiększony wyrzut erytropoetyny, czyli hormonu, który powoduje zwiększoną produkcję krwinek czerwonych. Po to musi być tych krwinek czerwonych więcej, ażeby przenieść więcej tlenu w organizmie, żeby go dotlenić. Więc to jest kolejny mechanizm obronny, który organizm stwarza. Organizm myśli, że za mało jest czerwonych krwinek, więc wyrzuca ich więcej. Wyrzuca ich więcej. I mamy objaw kolejny. Dlatego ta morfologia, która powinna być wykonana, pokazuje nam, czy już to jest taka sytuacja, że te krwinki czerwone i ta hemoglobina, hematokryt już jest podwyższony, bo jeżeli tak, to znaczy, że już trwają powikłania. Dobrze, i przejdźmy teraz, co możemy z tym bezdechem zrobić, jeżeli już trafi pacjent na oddział leczenia snu. To znaczy tak, ważna jest taka, bym zalecała do zobaczenia takiej skali Epworth, oceny senności. I taką skalę senności można zobaczyć na stronie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Ocenia, w jakich sytuacjach klinicznych, sytuacjach takich życiowych mamy możliwość zaśnięcia, małą, średnią czy dużą, na przykład siedząc, czytając,
małą czy średnią taką sytuację, prawda? Jak średnią, to mamy 2 punkty. Oglądając telewizję, jeżeli mamy średnią, też 2. Siedząc w miejscu publicznym, na przykład na zebraniu, czy będąc w kościele, średnia możliwość zaśnięcia 2. Podczas godzinnej, nieprzerwanej jazdy samochodem jako pasażer, po południu leżąc, podczas rozmowy, siedząc, też tak się zdarza, po obiedzie siedząc w spokojnym miejscu i prowadząc samochód, oczekując w korku, na przykład na zmianę świateł. Tak się zdarza, że to są osoby, które czekając na zmianę świateł zasypiają. I jeżeli te wszystkie punkty zsumujemy i mamy ich więcej niż 9, to świadczy, że mamy nadmierną senność. I to jest jedno, co możemy już zrobić i ocenić sobie tę senność. Jeżeli badanie, jeżeli mamy już jak gdyby ocenę taką, że tak podejrzewamy, no to pierwszym krokiem udanie jest, powinniśmy udać się do swojego lekarza rodzinnego i powiedzieć o tych objawach. Wtedy powinno być wykonane badanie morfologii, żebyśmy mogli zobaczyć, czy nie ma już tego typu zaburzeń. Powinno być wykonane EKG, czyli też taka diagnostyka kardiologiczna, czy nie ma problemów kardiologicznych. Oczywiście też powinno być zdjęcie klatki piersiowej wykonane. No i oczywiście kluczowe badanie, na które powinniśmy wykonać, to jest badanie polisomnograficzne. Co to znaczy badanie polisomnograficzne? To badanie tak naprawdę też mamy możliwość od niedawna wykonywania takiego badania, bo tak naprawdę, no, tak jak mówiłam, te pierwsze rejestracje były wiele lat temu, ale teraz technika spowodowała, że mamy te wszystkie czujniki, które pozwalają nam na rejestrację parametrów fizjologicznych, bardzo małe, a więc nie zakłócają snu. Podczas takiego badania rejestrujemy przepływ powietrza z nosa i z ust, rejestrujemy wysiłek oddechowy, czyli patrzymy, jakie są ruchy klatki piersiowej, ruchy brzucha, rejestrujemy odgłosy chrapania, rejestrujemy wysycenie tlenem krwi tętniczej, patrzymy, też rejestrujemy, czy pacjent śpi na wznak, czy śpi na boku, to też widzimy, ruchy też kończyn rejestrujemy, no i oczywiście rejestrujemy sen, oceniamy stadia snu. Także możemy powiedzieć, czy to nasze badanie jest diagnostyczne, czy pacjent spał, czy nie, kiedy miał marzenia senne, i możemy zobaczyć, kiedy zdarzyły się te zdarzenia oddechowe, w jakiej części, bo najczęściej one zdarzają się właśnie pod koniec snu, ale też no, w większości tych, którzy mają zaawansowaną chorobę, no, praktycznie przez cały sen występują. Także możemy to zobaczyć. Właściwie to już musimy to wprowadzenie kończyć, co by jeszcze należało powiedzieć. Najważniejsze to, że mamy możliwości leczenia. Że to nie jest choroba, którą nic się nie da zrobić. Mamy możliwości leczenia i leczenia skutecznego. Ja przez wiele lat zajmowałam się osobami z ciężką niewydolnością oddychania. Jeżeli mamy przewlekłą chorobę, to czasami możliwości są trudne. Natomiast leczenie pacjenta z bezdechem rekompensuje lekarzowi to wszystko. Bo efekt leczenia jest tak spektakularny, że przywraca tego pacjenta do normalnego funkcjonowania. Czyli podając leczeniem, no, pierwszym takim jak gdyby sposobem, no to zalecamy odchudzanie, unikanie alkoholu, środków uspokajających, nasennych przed snem, spanie na boku poprzez wszycie piłki od tenisa, takiej tenisowej, żeby wymusić pozycję spania nie na wznak, tylko na boku. Natomiast jeżeli zabieg laryngologiczny jest konieczny, jeżeli mamy to duże przerośnięte migdałki o tych przeszkodach, o których mówiłam, ale tak naprawdę stosujemy najczęściej dodatnie ciśnienie do dróg oddechowych, czyli aparat, który tłoczy powietrze do dróg oddechowych, powodując uniesienie dróg oddechowych pod takim ciśnieniem, ażeby zachować drożność. Czyli my stosujemy rodzaj protezy powietrznej, ażeby przez cały czas utrzymywała drogi oddechowe w takim napięciu, w otwarciu. Otwarte drogi, żeby się nie zapadały. I to powoduje, że nie występują bezdechy. My zabezpieczamy przed występowaniem bezdechu. Jeżeli nie ma bezdechu, to zaczyna powracać prawidłowy sen. Prawidłowa struktura snu, zaczyna pojawiać się sen głęboki,
zaczyna być go coraz więcej, pojawia się sen głęboki, to znaczy pojawia się prawidłowa struktura snu. Ten, który był zredukowany, stadium trzecie, głębokie, pojawia się sen REM, czyli struktura snu jest prawidłowa. I to jest najważniejsze. Co jest ciekawe, podczas leczenia zauważamy także u nie wszystkich, oczywiście nie u wszystkich, ale u części chorych, którzy mają nadciśnienie, że obniża się ciśnienie tętnicze pod wpływem leczenia, co może spowodować, że będziemy redukować albo zmniejszać liczbę leków czy dawek leków na nadciśnienie. Czyli cały szereg spraw, jak mówiła Pani o wstawaniu w nocy. Tak, to się cofa. Niezależnie od sytuacji z potencją seksualną. To wszystkie te objawy powracają do normalności. I aparacik jest wielkości pół bochenka chleba. Tak. Pracuje bezgłośnie, w ogóle tego nie słychać. A Narodowy Fundusz Zdrowia prawie w całości refunduje. Tak. Także też to jest istotne. Bardzo dziękuję. Naszym gościem jest pani doktor nauk medycznych Małgorzata Czajkowska-Malinowska. Mówimy o podstępnym bezdechu sennym i zapraszam Państwa do kontaktu z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. I na Facebooku jesteśmy na profilu Audycja dla małżonków i rodziców.